Mamy zadanie numer 15, w którym jest powiedziane, że trójkąty ABC i XYZ to trójkąty, w których narysuję te dwa trójkąty. A więc trójkąt ABC może wyglądać mniej więcej tak: A, B, C. I mam jeszcze trójkąt XYZ i chcemy udowodnić, że te trójkąty są podobne. Trójkąty podobne to trójkąty, które wyglądają tak samo, mają taki sam kształt, ale mogą mieć inne rozmiary. Zasadniczo wszystkie kąty w tych trójkątach są takie same, a stosunki boków są zachowane. A więc xyz może być po prostu mniejszą wersją trójkąta ABC. W sumie może powinienem narysować większy. xyz wygląda na to, że w zadaniu chcą, abyśmy dowiedli, że te trójkąty są podobne. Mówią nam, że bok, że stosunek boków AB do XY, zaznaczę to kolorem, mówią, że stosunek boków AB i XY jest taki sam, jak stosunek boków BC i YZ. Jest taki sam, jak stosunek boków BC i YZ. Która z poniższych własności byłaby wystarczająca, aby udowodnić, że trójkąty są podobne? Istnieje kilka własności, które potwierdzają nam podobieństwo trójkątów. Jeśli stosunek ich boków jest jednakowy, stosunek wszystkich boków, bo podanie dwóch boków to za mało, ponieważ nawet jeśli narysuję w ten sposób, że będą podobne, mogą wyglądać mniej więcej tak. Może ich stosunek wynosi tutaj 2 do 1, więc może długości AB i XY pozostają w stosunku 2 do 1, może to jest 2 i to może być 1, stosunek 2 do 1. I może długości BC i YZ też pozostają w stosunku 2 do 1, ale nic nam nie mówi, że ten bok nie może wyglądać w ten sposób. To może być jako 2, a to może być proporcjonalnie 1. Albo lepiej. Nie chcę ich rysować jako podobnych. Chcę je narysować jako trójkąty niepodobne. Jeśli BC kieruje się w tę stronę, to może YZ będzie skierowane na zewnątrz, więc znając stosunek tylko dwóch boków trójkątów, to znaczy, wiedząc, że stosunek dwóch boków tych trójkątów jest taki sam, nie możemy stwierdzić, że trójkąty są podobne. Te dwa trójkąty byłyby bardzo różne. To na pewno nie są trójkąty podobne. W zasadzie wszystkie kąty byłyby tutaj różne. Jak w takim razie udowodnić, że coś jest do czegoś podobne? Właściwie rozwiązywałem to zadanie jakieś dwie minuty temu i przyznam, że zbiło mnie stropu, ponieważ wydaje mi się, że w zadaniu jest błąd. Na zajęciach z geometrii zawsze uczą, że jeśli wiesz, że stosunki dwóch boków w trójkątach są równe i że kąty pomiędzy nimi są równe, to wystarczy by stwierdzić, że te trójkąty są podobne. Możesz nawet powiedzieć, że stosunek AC do XY jest również identyczny. To jest prawdopodobnie odpowiedź, której właśnie tutaj szukamy: że jeśli mamy podany stosunek AB do XY i mamy podany stosunek BC do YZ, to na podstawie kąta pomiędzy nimi chcemy powiedzieć, że są to trójkąty podobne. Musisz więc wiedzieć, że kąt B jest przystający do kąta Y. A to jest odpowiedź. To jest odpowiedź B. Kolejne pytanie. Pytanie szesnaste. Napiszcie mi komentarz, jeśli uważacie, że coś pominąłem. Dobrze, szesnaście. 16. W równoległoboku FGHI. Narysuję ten równoległobok. Jeden bok, schodzimy pod kątem 45 stopni. Drugi bok, teraz w górę pod kątem 45 stopni. W porządku. Mam swój równoległobok. Równoległobok FGHI. To jest F, to jest G, to jest H, a to jest I. Przekątne Ig i FH przecinają się w punkcie M. Narysuję Ig i FH. Ig i FH. Przecinają się one w punkcie M. Przecinają się w punkcie M. Które z poniższych twierdzeń muszą być prawdziwe? Zobaczmy. Trójkąt FGI musi być trójkątem rozwartokątnym. Trójkąt FGI Musi być trójkątem rozwartokątnym. To znaczy, że jeden z kątów tego trójkąta ma więcej niż 90 stopni. Tak jak narysowałem tę figurę, a zrobiłem to całkowicie poprawnie. Tak, że wszystkie linie są do siebie równoległe. Jasno pokazuje, że to twierdzenie nie jest prawdziwe, bo wszystkie te kąty mają mniej niż 90 stopni. A więc to na pewno nie jest twierdzenie prawdziwe. Trójkąt H i G musi być trójkątem ostrokątnym. Trójkąt HIG musi być trójkątem ostrokątnym. Zastanówmy się nad tym. Postarajmy się tego dowieść na zasadzie doprowadzenia do sprzeczności. Powiedzmy, że jeden z kątów ma więcej niż 90 stopni. Ja narysowałem to w ten sposób, ale. tutaj HIG to faktycznie trójkąt ostrokątny. Wszystkie te kąty mają mniej niż 90 stopni, ale mogłem go narysować zupełnie inaczej. Narysuję go. Zrobię to tak na szybko. Co by było, gdybym narysował go w ten sposób? Co by było, gdybym narysował nasz równoległobok w ten sposób? Wcześniej ustawiłem go sobie w dowolnym kierunku. Teraz to jest F, G, H i I. A w zadaniu mówią o trójkącie H i G. W tym przypadku to oczywiste, że kąt H jest kątem rozwartym. Ten kąt ma więcej niż 90 stopni. Więc HIG to trójkąt rozwartokątny. Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy narysowali nasz równoległobok w ten sposób, dzięki czemu byłby to trójkąt rozwartokątny. Zatem ten trójkąt wcale nie musi być trójkątem ostrokątnym. B nie jest prawdziwe. Dobrze, co jeszcze mówią? Trójkąt FMG. Trójkąt FMG. FMG musi być przystający do trójkąta H Mg. Hmg. Cóż, jeśli są przystające, to by znaczyło, że wszystkie boki są sobie równe, a to od razu widać, że nie jest prawdą. Obydwa trójkąty mają wspólny ten bok, ale ten bok u góry może być o wiele dłuższy niż ten bok, przez co i ten bok byłby o wiele dłuższy od tego. Więc zdecydowanie to nie jest prawda. Zatem D jest prawdopodobnie prawidłową odpowiedzią, ale sprawdźmy, czy możemy jej dowieść. Trójkąt GMH musi być przystający do trójkąta IMF. Zaznaczę to dwoma różnymi kolorami. A więc GMH to ten tutaj, musi być przystający do IMF, musi być przystający do IMF, to ten tutaj. Popatrzmy. Wiemy na pewno, że ten kąt i ten kąt są przystające, bo są przeciwległymi kątami, kątami wierzchołkowymi. Nie lubię używać nazwy kąty wierzchołkowe, ponieważ ten kąt i ten kąt są również przeciwległymi kątami, a nazywanie ich wierzchołkowymi jest dziwne, bo przecież to nie są wierzchołki. Ale to tylko mój osobisty problem z tym nazewnictwem. Dobrze, a więc na czym stanęliśmy? Chcieliśmy udowodnić, że ten trójkąt i ten trójkąt są przystające. Ten kąt jest na pewno równy temu kątowi i wiemy, że ta prosta jest równoległa do tej prostej, tak? A więc możemy popatrzeć na każdą z tych przecinających się prostych, jak na proste poprzeczne pomiędzy tymi dwoma prostymi równoległymi. To jest prosta równoległa, to jest prosta równoległa. Zatem to jest poprzeczna pomiędzy dwoma prostymi równoległymi, a zatem ten kąt będzie przystający do tego kąta, jako że są to kąty wewnętrzne na przemian ległe. To ma sens, prawda? Możecie sobie wyobrazić, że narysowalibyśmy poprzeczne inaczej, wtedy kąty by się zmieniły, ale i tak byłyby przystające. I z tego samego powodu. i z tego samego powodu ten kąt będzie przystający do tego. Wiemy więc, że wszystkie kąty są równe, i teraz musimy w jakiś sposób udowodnić, że wszystkie boki są równe. W zasadzie, gdybyśmy mogli udowodnić, że jeden z boków jest równy, wtedy wiedzielibyśmy, że wszystkie boki są sobie równe. No cóż, wiemy, że to jest równoległobok. Równoległobok, zatem, aby wszystkie boki były równe, przeciwległe boki muszą być tej samej długości. Dlaczego tak jest, to już będziecie musieli sobie sami doczytać, ale jeżeli przeciwległe boki są takiej samej długości, to wiemy, że ten bok jest taki sam jak ten bok. A więc moglibyśmy posłużyć się tu jednym z założeń geometrycznych, że mamy tu kąt, bok, kąt, tak? Mamy kąt bok kąt i kąt bok kąt. To nam wystarczy, by wykazać, że są to trójkąty przystające. Prawidłowa odpowiedź zatem to D. Do zobaczenia w kolejnej prezentacji.